Poszła kamera, panowie już siedzą. Piotr, znany jako Opelu wszystkim. Siema. Witam wszystkich. Krzysztof. Dobry. Czyli oczywiście Dobi. Ja trzymam kamerę, będzie mi widać za chwilę. Chciałem przywitać wszystkich na finale pierwszych Mistrzostw Polski Wirtualnych Menadżerów. Oczywiście bardzo nam smutno z tego powodu, że nie ma z nami Damiana Bonara, czyli osoby, która zajęła trzecie miejsce. W eliminacjach niestety problemy spowodowane funkcjonowaniem polskich kolei państwowych uniemożliwiły mu przyjazd, przylot do Anglii, przede wszystkim przyjazd do Poznania i wylot stamtąd do Anglii. Także niestety, ale musimy turniej rozegrać bez niego. Oczywiście mamy nadzieję, że Damian jak najszybciej opowie nam i wam wszystkim, dlaczego do tego doszło. No generalnie mu współczujemy, bo nie jest to fajne, tyle miesięcy. Łączymy się w bólu. Łączymy się w bólu, no ale nic nie możemy zrobić. My tutaj jesteśmy przygotowani. Nie mieliśmy większych kłopotów w trakcie podróży, chociaż przez chwilę wydawało mi się, że kierunki na M5 pomyliłem, ale ostatecznie okazało się, że w dobrym kierunku pojechaliśmy. Dobra, Dobi, ja teraz ci przekażę ten aparat i przejdę do Łukasz, oczywiście Mardi, znany, lubiany i nielubiany. Przejdę i pokażę, na jakiej zasadzie będziemy grali, jakie będą ustawienia. Przede wszystkim chcę wam pokazać, że mamy czystą, nieruszaną grę, więc wchodzę w moje dokumenty, w Sport Interactive, Football Managerze 2015, editor data czysty jest. Jest nieruszany. Mamy ustawioną tutaj grę, nowa kariera. Football Manager, jak widzimy, gramy na oficjalnej na oficjalnym update'cie 5.15.3.0 wydanym przez Sports Interactive. Tu jak widzimy, pliki danych edytorów są czyste, czyli gra jest czyściutka, nieruszana, taka dokładnie jaka była. A więc wciskamy OK. Wczytywanie bazy danych. Baza została wczytana, a więc wybieramy kluby Wielkiej Piątki, no przepraszam, kraje z Wielkiej Piątki, czyli Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja. Niemcy, gdzie ta Francja, Giecha i nad Hiszpanią, tutaj, dobrze. Przechodzimy dalej do ustawień, oczywiście ustawiamy najwyższe klasy rozgrywkowe. Przechodzimy do ustawień daty startu. Ustaliliśmy, że 1.7. startujemy we Francji. Dodatki, nie dodawaj kluczowego personelu oczywiście. Wyłącz budżety transferowe w pierwszym oknie i zablokuj możliwość korzystania z edytora FM. Przechodzimy do bazy danych, tak? Zaawansowana. I ja zwykle grywałem tak. Oceania, aktualni reprezentanci krajów, piłkarze o reputacji kontynentalnej. Europa, aktualni reprezentanci, piłkarze z największych klubów, piłkarze o reputacji kontynentalnej, piłkarze o reputacji krajowej, piłkarze z klubów w rozgrywkach kontynentalnych. Podobnie jest w Ameryce Południowej jak w Europie. W Ameryce Północnej wyłączeni są piłkarze o reputacji krajowej. W Azji ustawienia są te jak widać, czyli aktualni reprezentanci, piłkarze o reputacji kontynentalnej, piłkarze klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej. Według mnie możemy Azję wyłączyć generalnie z bazy danych naszej, prawda? Bo zupełnie chyba jej nie potrzebujemy, nie będziemy obciążać kompa. Także zgadzamy się. Bo ja się zgadzamy, jak najbardziej. Bo ja po prostu zwykle ustawiam, żeby jak najwięcej urealnić rozgrywkę i mieć jak najwięcej reprezentantów różnych krajów w bazie danych, żeby to nie było szare. W KMS-ie będziemy grali, więc... Tak więc uważam, że w ogóle z Azji możemy zrezygnować w całości, prawda? Tak. Panowie, czyli ją po prostu wykasujemy. Podobnie Oceania. Tak. Czy może zostawić, nie wiem, aktualni reprezentanci o kontynentalnym, bo tam praktycznie Nowa Zelandia jest w tej chwili. No teraz tak. Nie ma sensu. Czyli Oceanie możemy po prostu wykasować. A sam rozmiar bazy danych? Słucham? Sam rozmiar bazy danych. Rozmiar bazy danych jest ustawiony jako mała, ale w momencie, kiedy piłkarze z tą reputacją i z największych klubów... O trenerów. No więc jak uważacie? Jak uważacie? Ustawiam średnią? Płynność to dużo jest mniejsza. Średnią? A trenerów tyle przyjdzie.
No, możemy ustawić średnią. Mi akurat osobiście na trenerach absolutnie nie zależy, także... Mi na kilku nazwiskach. Od was zależy, bo... No, to możemy na średnią ustawić. Czyli, dobra, ustawiamy na średnią. Teraz co z Afryką? Afryka, aktualni reprezentanci, piłkarze o reputacji kontynentalnej i piłkarze z klubów w rozgrywkach kontynentalnych. Wyrzuciłbym ostatnie, tak, prawda? Bo nie ma sensu, nie? O kontynentalnej można zostawić, żeby powiedzmy północną i południową bym zostawił. Aha, no i Polska została, bo Polska zawsze sobie, że tak powiem, jasne, ustawiam w całości, także, także od was zależy. Może być Polska też. Wszyscy? Wszyscy? Generalnie? Kupi się kogoś z Polski. No, także po prostu Polską zostawiamy chyba wszystkie, tak? Tak jak jest. No dobrze, czyli robię OK, wyszło nam w bazie danych 67 tysięcy, czyli na ten komputer to jest spokojnie, zwykle mi wychodzi 78 i ciągnę 15 sezonów bez problemu. No, także, także myślę, że ustawienia są w porządku, chociaż oczywiście przybliżoną szybkość daje pół gwiazdki, ale to nie ma sensu na to patrzeć. Czyli możemy wystartować? No, możemy. Dobra, czyli ja robię wybraną ogólną liczbę 5 lig z 5 krajów oraz niestandardowe ustawienia bazy danych. Parametry startowe gry to Francja, 1 lipiec 2014. Klikam rozpocznij. Niech się gra załaduje, przekażesz mi, dzięki Krzysiu. Gra się ładuje. Teraz jeszcze chciałbym zapytać chłopaków o, nie wiem, o nastroje przed finałem. Jakie są, nie wiem, wasze oczekiwania? Może zacznę od Krzysztofa. Nie wiem, czy jakiś w ogóle stres jest minimalny, czy no, raczej spokojnie. Nie ma żadnych. Na luzie. Raczej obawiam się meczy wyjazdowych, aha, bo nigdy mi nie idą. Ale mecze domowe myślę, że będą ciekawe wyniki. A w ogóle zadowolony jesteś, że trafiłeś na Liverpool? Klub, który przecież miałeś w rozgrywce mistrzów w eliminacjach. Tak szczerze. Tak szczerze to jestem średnio zadowolony. Choć biorąc pod uwagę fakt, jaki mam skład, jaki będę miał skład do dyspozycji teraz w tym finale, to gdzieś tak połowa piłkarzy, których w pierwszym sezonie sprzedałem już z Liverpoolu w eliminacjach, będzie grało. Aha, no. Więc nie będzie źle. No to cóż, no to powodzenia życzymy. Teraz chciałem Piotrka zapytać, który w ogóle on mnie przeraża, wiesz? Nie wiem, Krzysiu, przeraża cię Piotrek, czy nie? Za długo go znam. No, mnie on przeraża, wiesz, bo to jest dla mnie, to jest, wiesz, tytan, nie? To jest tytan eliminacji, zwycięzca eliminacji, także wielki szacunek. Nie miałem okazji pogratulować osobiście. Nie będę ręki podawał, to potem. To. W każdym razie, nie wiem, powiedz, klub, który otrzymałeś, Chelsea? Chelsea, solidna drużyna. Jeśli mnie zabije krótka ławka, to powinno być ok. Narzekał nie będę. A tak więc zapytam wprost, oczekiwania od tego turnieju, zwycięstwo? Nie, dobra zabawa, zobaczymy co będzie dalej. No dużo, dużo się może stać jeszcze w ciągu najbliższych dni. Dobrze, to w takim razie dzięki, pierwsze wywiady wykonane. Aha, może mnie jeszcze by ktoś zapytał. Dobra, to Piotr mnie zapyta. tak. Tak jest. Panie prezesie, organizatorze. Jak nastroje? Nastroje? Trzecie miejsce czy wyżej? Nastroje jak przed burzą generalnie, bo trochę mi przykro z powodu tej sprawy, która wyszła z Damianem. Jeszcze tak nie przetrawiłem tego wewnątrz siebie, ale wracając do finału, to oceniam swoje szanse bardzo nisko. Trzecie miejsce jestem przygotowany na to, że zajmę. To i tak jest dobre miejsce, bo myślałem, że będzie czwarte. Także Damian, dzięki, sprezentowałeś mi ten... Miejsce na podium. Miejsce na podium. Ale generalnie jestem przygotowany, że będzie ciężko z wami rywalizować ze względu na to, co widziałem, to, co prezentowaliście w eliminacjach, ze względu na wasze umiejętności i uważam, że będzie strasznie ciężko. Także będę zadowolony, jeśli utrzymam pracę do końca sezonu. Dotrzymam wam kroku i w sumie też tak samo jak mówisz, dobra zabawa, w końcu cieszę się, że doszło do tego, co planowałem wiele miesięcy i przede wszystkim to się liczy, a co będzie, to zobaczymy. Tyle. To co, to tyle, to chyba kończymy na razie. Tak, skończymy to ujęcie, gra się jak widzimy konfiguruje, ładuje, nie wiem czy to światło nie będzie przeszkadzać, ale